Gość poranka. Edyta Szewczyk, bardzo jest mi miło Państwa przywitać w ten śnieżny poranek. Dzisiaj ze mną w studio w audycji Gość Poranka, pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy KRDP. Zaczniemy od dobrej wiadomości, troszeczkę się pochwalimy. 3 kompleksy w dzielnicy przemysłowej znalazły się w strefie ekonomicznej, specjalnej warmińsko-mazurskiej strefie ekonomicznej. Co to właściwie oznacza? To oznacza dla rozwoju miasta, dla rozwoju gospodarczego naprawdę bardzo wiele, bo tereny pod inwestycje w Ciechanowie stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów i mamy o wiele większe szanse na ściągnięcie dużych inwestorów, którzy zainwestują tutaj prywatne środki, stworzą nowe miejsca pracy. O to nam bardzo chodziło. Ponad rok temu, dokładnie 15 miesięcy temu, złożyłem taki wniosek do wówczas Ministerstwa Gospodarki Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, żeby tereny w Ciechanowie objąć pod strefą specjalnej strefy ekonomicznej. Po ponad roku jest w tej sprawie decyzja, rozporządzenie Rady Ministrów. Udało się ponad 4 hektary włączyć do tej strefy ekonomicznej. No i teraz przed nami wyzwanie dotyczące takich negocjacji z spółką specjalnej strefy ekonomicznej, poszukiwanie inwestorów i na pewno jesteśmy teraz bardziej konkurencyjni w stosunku do innych gmin, gdzie tej strefy nie ma, bo jeśli inwestor ma wybrać miejsce, w którym ma inwestować, ma założyć swoje przedsiębiorstwo, rozwijać się i to ma być miejsce, gdzie jest strefa bądź gdzie nie ma strefy, to oczywiście wybierze to miejsce, gdzie jest strefa, bo tam, gdzie są strefy, to jest konkretna, realna pomoc publiczna państwa, mniejsze podatki i dlatego też przedsiębiorcy decydują się tam inwestować. Na jakich przedsiębiorców pan liczy i na ile nowych miejsc pracy pan liczy? Sama spółka, która teraz będzie zarządzała tymi 3 kompleksami na terenie Ciechanowa, to są wszystko miejskie działki. Szacuje, że może być zainwestowanych ponad 34 miliony złotych prywatnych środków, a powstać może około 140 nowych miejsc pracy. Jak dla naszego miasta to naprawdę jest sporo. Mam nadzieję, że to się uda. Teraz zaczynamy takie rozmowy z spółką. Już na początku stycznia, w przyszłym tygodniu, pierwsze rozmowy także z potencjalnymi inwestorami. Na razie spokojnie, racjonalnie podchodzimy do tematu, ale bardzo nam na tym zależy, więc będziemy tego pilnować. Za tym, żeby te działki, te kompleksy na terenie Ciechanowa były objęte specjalną strefą ekonomiczną, no staraliśmy się o to ponad rok. Rada Miasta podjęła też taką uchwałę intencyjną w tej sprawie. Zgadza się i to zajęło nam ponad rok, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest proces łatwy, on jest długotrwały, ale konsekwentnie, krok po kroku dążymy do tego celu i myślę, że jest realna szansa na to, żeby jakiś duży inwestor w naszym mieście się pojawił. Czekamy na to. Można już jeździć łącznikiem między ulicą Powstańców Wielkopolskich a Pętlą. Ta inwestycja została błyskawicznie zrealizowana. No, inwestycja, która była planowana właśnie na 2016 rok z dofinansowaniem z rządowego programu budowy dróg lokalnych, tak zwanych schetynówek. Łącznie inwestycja kosztowała blisko 3,5 miliona złotych. Połowa tej kwoty, 50% tej kwoty to dofinansowanie zewnętrzne z budżetu państwa. Mamy dzięki temu 2 łączniki ulicy Powstańców Wielkopolskich z miejską Pętlą oraz przedłużenie ulicy Zagumiennej do miejskiej Pętli. Te 2 łączniki Powstańców z Pętlą to jest alternatywny dojazd do szpitala, nie tylko od strony ulicy Pułtuskiej, jak było dotychczas. Ważna inwestycja, szybko zrealizowana i myślę, że będzie służyła mieszkańcom. Przede wszystkim zależało nam na tym alternatywnym dojeździe do szpitala, ale także na odkorkowaniu ulicy Pułtuskiej, bo w godzinach szczytu, w godzinach porannych czy popołudniowych, po pracy, po 16, faktycznie mamy tam zatory i myślę, że w jakimś stopniu to też zostanie teraz rozwiązane i ten ruch będzie mniejszy w ulicy Pułtuskiej. Pozyskanie tych środków z rządowych pieniędzy to sukces dla miasta.
Sukces, to jeszcze dodam, który ma wielu ojców. Czy trudno tutaj mówić o wielu ojcach tego sukcesu, ponieważ my jako miasto złożyliśmy wniosek o dofinansowanie już pod koniec 2015 roku. W tym pierwszym etapie nie zakwalifikowaliśmy się. Z tego względu trzeba było podjąć decyzję. I z własnych środków tą inwestycję czy zrealizować. Czy realizować ją z własnych środków, czy też odpuścić. Gdybyśmy odpuścili, gdybyśmy tej inwestycji nie przeprowadzili, no to potem okazałoby się, że nie ma szans na dofinansowanie. Okazało się, że są oszczędności w innych samorządach i jednak te pieniądze otrzymaliśmy z tej listy rezerwowej. Więc blisko 2 miliony złotych zastrzyku finansowego na taką inwestycję dla miasta to jest potężna rzecz i ja cieszę się, że nie zrezygnowałem z tej inwestycji, tylko do końca jej pilnowałem. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, został wyłoniony wykonawca dla jednego odcinka, wykonawca dla drugiego odcinka i potem możliwe było to dofinansowanie, bo trzeba zaznaczyć, że schetynówki polegają na tym, że trzeba cały projekt zrealizować i rozliczyć w ciągu jednego roku. Nie ma możliwości przeciągnięcia danej inwestycji na kolejny rok, więc tak naprawdę decyzja o tym wszystkim była w ratuszu, w Urzędzie Miasta. Udało się, Auras przyjęła, inwestycja została zrealizowana, już można korzystać z tej drogi. Chciałam pana zapytać o interpelację radnego powiatowego, która pojawiła się na ostatniej sesji Rady Powiatu. Chodzi o stację pomiaru jakości powietrza. Radny Stanisław Kęsik zgłosił taką potrzebę, że taka stacja kiedyś w Ciechanowie istniała i powinna być znów, powinna działać i mierzyć jakość powietrza, ponieważ z tą jakością jest różnie, szczególnie w sezonie grzewczym. Co pan na taki pomysł? Zamiast dokonywania pomiarów i czynienia diagnoz, my już wiemy, że nie jest najlepiej, szczególnie w tym okresie grzewczym, dlatego zamiast stawiania diagnoz, trzeba podejmować konkretne, realne działania, które mają to zmienić i my jako miasto... I zapobiec, poprawić jakość powietrza w mieście i my jako miasto podejmujemy takie działania. Wczoraj ogłosiliśmy taką informację dla mieszkańców o możliwości dofinansowania do wymiany pieców węglowych. Na stronie Urzędu Miasta są informacje na ten temat. Oczywiście podejmujemy też inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną, które będą przeprowadzane w tym roku. To jest park and ride przy dworcu. To są kolejne ścieżki rowerowe, które mają zachęcić mieszkańców do korzystania właśnie z tego rodzaju przemieszczania się po mieście. I takie ścieżki rowerowe będą powstawały i w tym, i w kolejnym roku. To są działania związane też z akcjami edukacyjnymi, informacyjnymi, które są przeprowadzane teraz przez Straż Miejską. Ja przypomnę, że za to, że pali się śmiećmi w piecach, no grożą naprawdę solidne mandaty i jeśli będziemy tego rodzaju zjawiska obserwować, to na pewno Straż Miejska takie mandaty będzie wystawiała, bo paląc śmieci trujemy nie tylko siebie, ale także wszystkich sąsiadów i mieszkańców naszego miasta. Więc tutaj truciciele, miejcie się na baczności, bardzo bo Straż surowo trzeba działa. Podchodzić do tego tematu. Panie prezydencie, mamy minutę do końca audycji, dlatego chciałbym, żeby pan zaprosił naszych słuchaczy najpierw na orszak Trzech Króli, a później na koncert noworoczny. 6 stycznia, pierwszy raz w naszym mieście, będziemy mieli do czynienia z miejskim orszakiem Trzech Króli. Zaczynamy o godzinie 15 przed ratuszem, przejdziemy ulicą Warszawską do Kościoła Farnego, tam o godzinie 16 odbędzie się msza święta. Myślę, że to taka doskonała okazja, żeby spotkać się z mieszkańcami i właśnie w ten sposób uroczyście obchodzić to święto. Wiele miast angażuje się w miejskie orszaki, w naszym mieście to będzie po raz pierwszy. Dzięki współpracy z proboszczami ciechanowskich parafii udało się podjąć taką inicjatywę, za co jestem bardzo wdzięczny. Zapraszam wszystkich też mieszkańców. Jak najbardziej będę również. Przybrany za króla?
zobaczymy, na pewno bym miał koronę, bo takie też korony będą przygotowują chociażby za dzieciaki w miejskich szkołach. A w najbliższą niedzielę wielka sztuka. Już tradycyjnie na początku roku koncert noworoczny z najpiękniejszymi melodiami świata. Będzie pan Bogusław Morka, który będzie śpiewał, będzie pan Jacek Borkowski, aktor, który będzie prowadził całe to przedsięwzięcie, całe to widowisko. Wstęp oczywiście bezpłatny, godzina 18, najbliższa niedziela, hala na ulicy Kraszewskiego. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców. Ja również zapraszam i dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio. Przypomnę, że gościem poranka był dzisiaj pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dziękuję serdecznie pani redaktor, dziękuję państwu. Gość poranka.